Nie tylko zima i mrozy, ale także upały i odwodnienie mogą zagrażać życiu bezdomnych. Na pomoc osobom bez dachu nad głową wyruszają wolontariusze grupy Zalewski Patrol z Mławy. W ciepłe dni patrolują miasto i roznoszą butelki z wodą. Akcja Butelka Wody dla Bezdomnego organizowana jest od kilku lat. Z powodu takiej pogody ich stan zdrowia również się pogarsza, są wycieńczeni. I bardzo często spotykaliśmy osoby bezdomne, które w pustostanie błagały nas chociaż o szklankę wody. Wolontariusze odwiedzają opuszczone domy, altany, magazyny, w których mogą przebywać bezdomni. Patrole organizowane są zarówno w dzień, jak i w nocy. Staramy się być 21, 22, gdyż latem, no wiadomo, do tych swoich miejsc, gdzie koczują, zawsze przybywają później, tak? No bo w dzień chodzą, po prostu szukają żywności. Do akcji może włączyć się każdy mieszkaniec. Butelki z wodą zostawiane są między innymi na ławkach w parku oraz przy starych magazynach. Jest duża taka satysfakcja, gdy można komuś pomóc, tak? Gdy ktoś prosi o to właśnie butelkę wody i to jest dla nas to jest po prostu nic, tak? A dla tej osoby jest bardzo wiele. Butelki z wodą mineralną, gazowaną i niegazowaną można przekazywać wolontariuszom lub w siedzibie grupy Zalewski Patrol w Mławie. Zbiórka potrwa do 12 lipca.